Lekcja z dziejów apostolskich, kiedy się dopełniły dni pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle stał się z nieba szum, jakby nadchodzącego wichru gwałtownego i napełnił cały dom, w którym siedzieli. I ukazały im się rozdzielone języki jakby ognia i usiadł na każdym z nich z osobno. I napełnieni zostali Duchem Świętym, poczęli mówić rozmaitymi językami, jakim Duch Święty wymawiać dawał. A byli mieszkający w Jeruzalemie Żydzi, mężowie nabożni z każdego narodu, który jest pod niebem. A gdy rozległ się ten głos, zbiegło się mnóstwo i stropili się w duchu, bo każdy słyszał ich mówiących swoim językiem. Zdumieli się więc wszyscy i dziwili się mówiąc, czyż oto ci wszyscy, co mówią, nie są Galilejczykami? Jakże tedy słyszeliśmy każdy z nas swój język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkający w Mezopotamii, w Judei i w Kapadocji, w Poncie i w Azji, we Frygii, w Pamfilii, w Egipcie i w stronach Libii, która jest koło Cyreny, przybysze z Rzymu, Żydzi też i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszeliśmy ich głoszących językami naszymi wielmożne sprawy Boże. Z Ewangelii według świętego Jana. Tego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: jeśli mnie kto miłuje, będzie chował słowa moje, a ojciec mój umiłuje go, gdy do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy. Kto mnie nie miłuje, słów moich nie chowa. A słowa, któreście słyszeli, nie są moje, ale tego, który mnie posłał Ojca. To wam powiedziałem u was mieszkając, a Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek bym wam powiedział. Pokój zostawię wam, pokój mój daję wam. Nie jako świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, zaiste rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. I teraz wam powiedziałem, zanim się to stanie, obyście gdy się stanie wierzyli. Już wiele z wami mówić nie będę, bo nadchodzi Książę tego świata, a we mnie nic nie ma. Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca, a jak mi Ojciec rozkazanie dał, tak czynię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłowany Chrystusie wierny, mamy dzisiaj święto zesłania Ducha Świętego, zwane zielonymi świątkami. Jest to objawienie ostatniej tajemnicy, ostatniej rzeczy związane z wcieleniem Chrystusa. Pan Jezus przyszedł, żeby nas odkupić, ale też, żeby dać nam prawdę, żeby pokazać nam, kim jest Bóg, kim jest Trójca Święta. I od Adwentu patrzyliśmy, uczestniczyliśmy niejako w tych świętych tajemnicach, począwszy od wcielenia przez Boże Narodzenie, post przez mękę, śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. I oto po Jego w niebo wstąpieniu mamy zesłanie Ducha Świętego. Pan Jezus po swoim w niebo wstąpieniu, w 10 dni po tym wydarzeniu, zsyła nam Ducha Świętego. Przez 10 dni apostołowie byli, można powiedzieć, w cudzysłowie sami. Byli zgromadzeni w wieczerniku, ażeby oczekiwać tego, który nimi pokieruje. Już Pan Jezus zmartwychwstał, już Go nie było między widocznymi żywymi, już nie przechadzał się, nie rozmawiał z apostołami. Ale Pan Jezus nie zostawił swoich apostołów samymi, tylko dał im Ducha Świętego, objawił im trzecią osobę Trójcy Świętej i dał im Ducha Świętego, który miał tychże apostołów umocnić, miał ich nauczyć wszystkiego, a przede wszystkim miał stworzyć Kościół Święty, zrodzić Kościół Święty, który kierowany przez Ducha Świętego ma zachowywać wiernie wszystko, co Pan Jezus objawił, co powiedział, co uczynił. I Kościół Święty jest zatem zrodzony z Ducha Świętego, zrodzony z woli Boga Ojca, z krwi Chrystusa Pana, ale też z Ducha Świętego, który napełnił go życiem, napełnił go swoją świętością i napełnił go swoim kierownictwem pod widocznym znakiem hierarchii katolickiej. Jest zatem dzisiejsze święto świętem narodzin świętego Kościoła i na początku tego Kościoła był oczywiście święty Piotr, ten, który miał zastępować Chrystusa po jego
zmartwychwstań. Otrzymał on Ducha Świętego. Otrzymał on Ducha Świętego, by kierować Kościołem Świętym, by tenże Kościół nie zbłądził, nie pobłądził, nie wprowadził wiernych w błąd, nie wyprowadził wiernych na manowce. Stąd też Kościół Święty, a przede wszystkim święty Piotr, jego następcy, cieszą się darem, charyzmatem nieomylności. Dlatego, że Duch Święty nie pozwolił i nie pozwolił nigdy, ażeby prawdziwy papież zbłądził, ażeby prawdziwy papież przyłożył rękę do zniszczenia Kościoła, do sfałszowania wiary, do sfałszowania sakramentów świętych, czy też uczynienia ich niemocnymi, pozbawionymi mocy, pozbawionymi mocy uświęcającej. Jest zatem Kościół Święty katolicki zrodzony z Ducha Świętego i dlatego jest jak Duch Święty, jest dzięki Duchowi Świętemu nieomylny, nigdy opacznie nie będzie uczył w swej doktrynie wiernych, nie poda truciznę zamiast strawy duchowej. Kościół Święty zrodził się w Wieczerniku, zrodził się wśród świętych apostołów, ale też wśród Matki Bożej. Przecież jest oczywiste, że skoro nie było już Pana Jezusa, to apostołowie zgromadzili się wokół Jego Matki, wokół Matki Chrystusa, wokół Matki Boga. To ona była tą, do której lgnęli, niejako osieroceni, można powiedzieć, apostołowie. Chociaż wiedzieli oni, że Chrystus zmartwychwstał, triumfował w chwale, chociaż wiedzieli on, że przyjdzie Pocieszyciel, to był to czas niepewności. Był to czas, kiedy nie do końca wiedzieli, jak wszystko się potoczy. Pan Bóg trzymał ich w pewnym sensie, w pewnej niepewności, ażeby bardziej otworzyli się poprzez modlitwę, poprzez posty na zlanie Ducha Świętego, na przyjęcie Ducha Świętego, na otrzymanie Jego daru. Maria, wokół której skupili się święci apostołowie w Wieczerniku, miała szczególną relację z Duchem Świętym, dlatego że ona jest oblubienicą Ducha Świętego, dlatego że to, co się w jej łonie zrodziło, Jezus Chrystus, Bóg człowiek, jest zrodzone z Ducha Świętego. Duch Święty, można powiedzieć, stał się płodny niejako przy akcie wcielenia dopiero, można powiedzieć, bo w Trójcy Świętej jest tak, że od Boga Ojca Bóg Ojciec rodzi Syna w wieczności. Od Boga Ojca pochodzi Duch Święty przez Słowo Boże, przez drugą osobę Trójcy Świętej, a Duch Święty niejako przez Niego nie pochodzi, można powiedzieć, nikt w Duchu, w Trójcy Świętej. Dopiero w akcie wcielenia niejako Duch Święty okazuje swoją płodną, rodzicielską, zaradzającą moc. Dlatego Matka Boża ma szczególną relację jako oblubienica Ducha Świętego. Można ją przyrównać jako takie specyficzne, oczywiście bardzo, uzupełnienie Trójcy Świętej, uzupełnienie wieczności, bo Trójca Święta sama sobie wystarcza, sama sobie istnieje sama dla siebie, jest sama w sobie świętością, ale w tym skończonym świecie, w akcie wcielenia, poprzez akt wcielenia, Trójca Święta niejako jest uzupełniana, jest odzwierciedlana, jej relacje, jej miłość, jej odwieczne zaradzanie wylewa się niejako poza Trójcę Świętą w akcie odkupienia, w akcie wcielenia, w akcie, którego dokonał Jezus Chrystus. Duch Święty staje się niejako płodny, zradzający poprzez wcielenie Chrystusa, poprzez stworzenie Kościoła Świętego, które jest przecież przedłużeniem ramion i nóg i stóp i głowy Chrystusa, Jego świętych ran, Jego świętego życia na ziemi. Jego jest po prostu Jego mistycznym ciałem, które zradza ludzi duszę do wieczności, które jest wspólnotą wierzących, podążających do zbawienia wiecznego. Pod przewodem Ducha Świętego, przy Jego bezustannej asystencji. Prośmy zatem Matkę Bożą, ażeby dała nam miłość, którą miała ona, miłość do Boga Ojca, prawdziwą miłość, silniejszą niż miłostki, nieprawdziwe miłości ziemskie.
by dała nam miłość i posłuszeństwo Bogu Ojcu, by dała nam miłość Ducha Świętego, by dała nam to odkupienie, które ona nosiła pod swoim sercem, odkupiciela, którego nosiła pod swoim sercem. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony z Chrystus. Oblubienicy Ducha Świętego.